przejechać się naszym pojazdem, można postrzelać, posiadamy również broń sprawną, tak więc do tego, żeby się co nieco poczuć jak w wojsku, no bo co to za żołnierz bez pistoletu czy karabinu. A propos broni, czym dysponujecie? No wszystkim co potrzeba, przede wszystkim tutaj szeregowy zawadzki, tak, pokażcie. Tak jest, tak. AK-47. Oczywiście oficerowie, pistolety. Pistolet P-64, będący w ówczesnym okresie na wypadek. Oczywiście broń zdekowana, tak więc żeby nie było wątpliwości, ale posiadamy również pistolet hukowy, współczesny taki, żeby i również ci, którzy pragną odrobinę poczuć wojska, Walter P-99, że mogli sobie postrzelać. Pokazać? Tak, zdecydowanie. Działa. I tym strzałem rozpoczynamy piknik charytatywny. Dziękuję. Mam nadzieję, że impreza będzie udana. Dziękuję. Piknik charytatywny, ze mną pani sołtys Włosiboża, Lucyna Pokusa. Pani Lucyno, co dzisiaj w programie mamy pikniku? Dzień dobry, witam serdecznie. W pikniku dzisiaj mamy, już się odbył mecz ochotniczych straży pożarnych. Jeszcze czekamy na licytację, bo czekamy na pana wójta. Również będzie olimpiada sołecka. Pani Agnieszka prowadzi dla dzieci zumbę, jeszcze będzie zumba dla dorosłych. Cały czas jest loteria, punkt gastronomiczny, także... To w tym momencie jest w planach. A jak się rozwinie, zobaczymy co jeszcze. Ale na chwilę obecną tak wygląda. Ten cały zysk z festynu będzie przekazany dla naszych trzech rodzin, które no, niestety ucierpiały w tym pożarze. Jeszcze nie wiemy, w jakiej formie będzie to przekazane. Prawdopodobnie do hurtowni, tak jak był mecz charytatywny organizowany przez pana Grzegorza Starczyka. I w ten sposób będziemy po prostu finansować pomoc dla naszych pogorzelców. Serujemy tak, żeby ta podłoga zadrżała. Mokusi! Kciuki! Witam Państwa bardzo serdecznie. Jakieś 2-3 tygodnie temu był taki mecz charytatywny samorządowców, w którym to miałem przyjemność grać w jednej drużynie z Rafałem Mroczkiem. Po meczu aktor znany z filmu M jak miłość, z naszej polskiej telenoweli, złożył autograf na czterech takich podobnych, o tutaj będzie lepiej widać, tak? Na czterech piłeczkach. Te piłeczki są dzisiaj do wylicytowania. Myślę, że dla fanów tego aktora to chyba nie będzie nic złego, jeżeli jakaś kwota, nie chcę powiedzieć jak wysoka, ale oby jak najwyższa w dniu dzisiejszym padła. Pamiętajmy, że całkowity dochód jest oczywiście przeznaczony na pomoc poszkodowanym w pożarze, także ja zapraszam serdecznie do licytacji. Myślę, że Rafał też będzie zadowolony, jeżeli to będzie jak najwyższa kwota. Dziękuję. Kasia Zawadzka, bo prosiłem, żeby trochę kilka autografów załatwiła i takich właśnie na tą okazję. Autograf Mikołaja, to jest autograf Mikołaja Roznerskiego. O, tutaj, w ten sposób. W pierwszej stronie Olina Krajewska, córka pani świętej pamięci Małgorzaty Braunek. Też Kasi parę autografów, w środku również. Michała Mikołajczaka, dwa autografy też tam na tą okazję, na Włościbórz. Jak skontaktowałem osobiście z panem Pazurą i przysłał dwie kasety z filmem Sztos. I przysłał jeszcze taką ciekawostkę. O. No to trzeba... Ja też to podpisałem. Ale to taki żarcik. Spróbujemy to zlicytować oczywiście. Cały dochód wiadomo na co. Także myślę, że tu trochę zabawy będzie przy tym. Tippy toe, tippy, tippy toe, tippy, tippy toe, tippy toe, tippy toe.
Łabędzia przepięknego, Rafał Mroczek, tak? I na tej piłeczce się podpisał, będąc ostatnio w Kołobrzegu. Jest 50 zł po raz pierwszy. No, tempa mi brakuje. 50 zł po raz trzeci. Tak jak mówiłem, wszyscy piją do białego rana, bo to jest czarodziejskie wino, które będzie się rozmrażało i pani Pola już o to zadba. 50 zł po raz drugi i 3/4 i 50 zł po raz trzeci. 40 zł, jest 50 zł, jest 60 zł, 70 zł, 80, 90, 100, 20 zł, jest 20, jest 30, jest 40, jest 50, jest 60, jest 60, czyli jak w amerykańskim filmie, tam gdzie te magazyny otwierają, tak? Takie zdjęcie może nieciekawe, bo to późno w nocy było. Ale killerów dwóch. No jak dwóch, to za dwie dychy, proszę bardzo. Katarzynie Zawadzkiej. Całowali się nawet. Przebiłeś sam siebie, Tomasz. O piątkę się. Słoneczniki Van Gogha. Za, 20, za jedyne 20 zł. Zaraz może szybciutko uda się podliczyć. Ze mną Natalia prowadzi loterię fantową. Powiedz, ile losów, jakie są główne nagrody? Głównymi nagrodami są między innymi jest rower, zestaw garnków i blender, ale oczywiście są różne i wspaniałe nagrody, więc warto kupować i losować losy. Ponad 900 losów. Łącznie 900 losów? Tak, na pewno. A jak frekwencja? Doskonała, jak najlepsza. Czyli co, wszystkie losy pójdą? Na pewno, za każdym razem idą wszystkie, więc... Fajnie, trzymam kciuki. Dziękuję. Do widzenia. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy brali udział w licytacji, ale przede wszystkim panu Markowi Zawadzkiemu, naszemu wójtowi, który super poprowadził licytację. Zebraliśmy na licytację 2125 zł, także jeszcze raz serdecznie dziękuję za przybycie i cóż jeszcze, życzę miłej zabawy.